Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy łososia na parze. Mam tu trzy kawałki łososia. Przepraszam. Oprószymy solą i pieprzem z jednej, z drugiej strony i ziołami. Ja używam zioła prowansalskie. Łososia opłukałam i osuszyłam. I teraz z drugiej strony również opruszamy solą i pieprzem i ziołami. I należy łososia skropić sokiem z cytryny. I pozostawiamy w lodówce tak na 30 minut. Jeżeli lubimy dużo ziół, to dajemy dużo. Ja lubię, uwielbiam zioła, daję dużo. I później będziemy łososia gotować na parze 12 minut. Położymy koperek i na parze będziemy gotować 12 minut. I tak oto łososia na parze mamy ugotowanego. Ja podaję z sałatą i z rukolą oraz na kawałek łososia daję plasterki cytryny. I tak oto wygląda łosoś gotowany na parze. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Łosoś gotowany na parze.